Informacja dotycząca realizacji przez Wydział Komunikacji zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o prawo o ruchu drogowym. Punkt 6. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały Rady Powiatu Tomaszowie Mazowieckiej w sprawie zmiany uchwały nr 24/204/2016 roku Rady Tomaszowie Mazowieckiej z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla gminy Tomaszów Mazowieckich na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi gminy nr 11/64/12N ulicy Pilicznej i ulicy Profesora Dziubolkowskiego w miejscowości Smarzewice. Punkt 7. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały Rady Powiatu Tomaszowie Mazowieckiej w sprawie ustalenia w budżecie powiatu tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego budżetowego 2017. 8. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały Rady Powiatu Tomaszowej Mazowieckiej w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2017. Punkt 9. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały Rady Powiatu Tomaszowej Mazowieckiej w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2017-2038. Punkt 10. Rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką i podjęciu uchwały Rady Powiatu Tomaszowej Mazowieckiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2018-2038. Punkt 11. Rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką i podjęciu uchwały Rady Powiatu Tomaszowej Mazowieckiej w sprawie uchwalenia budżetu powiatu tomaszowskiego na rok 2018. Punkt 12. Informacja o pracy zarządu powiatu tomaszowej mazowieckiej w okresie między sesjami. Punkt 13. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 14. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 15. Sprawy różne. Punkt 16. Zamknięcie obrad 42. sesji Rady Powiatu. Przed sesją wpłynęło do mnie pismo z zarządu dotyczące wniosek o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad dwóch projektów uchwał. Pierwszy dotyczy w sprawie ustalenia w budżecie powiatu tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 roku. To jest przedmowa powiatowej nr 4380 Kolonia Rakucini Łaznówek etap pierwszy. I drugi projekt uchwały w sprawie ustalenia w budżecie powiatu tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 dotyczy zadania zakupu karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia spółka ZOO Tomaszowie Mazowieckie. Czy ewentualnie zarząd, bo Państwo radni chcieliby jeszcze uzupełnić coś porządek obrad, to poddam pod głosowanie zmianę porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku tych dwóch projektów uchwał, które przed chwilą odczytałem. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czy Państwo radni sobie życzą teraz odczytywać jeszcze raz zmieniony porządek obrad, czy nie? To przechodzimy do procedowania. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że sesja jest prawomocna. Jeśli chodzi o protokół z poprzedniej sesji, do mnie żadne uwagi nie wpłynęły. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto zatem z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Protokół został przyjęty. Większość zwykłą głosów przyjętych było się wstrzymujący. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 5. Informacja dotycząca realizacji przez Wydział Komunikacji zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy prawo o ruchu drogowym. Poprosimy naczelnika wydziału Cezarego Krawczyka. Czy Państwo radni sobie życzą przedstawienia informacji, czy zadają pytania? To proszę bardzo o pytania. Panie naczelniku, z uwagi na to, że nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 6. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 24/204/2016 powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej nr 11/64/12E ulica Piliczna i profesora Dziubolkowskiego w miejscowości Smarzewice. Poproszę panią dyrektor. Państwo przedstawią projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 24/204/2016 roku
w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 116-412E Filicznej i profesora Seweryna Grzybałtowskiego w miejscowości Smardzielice. W przytoczonej uchwale z dnia 30 sierpnia 2016 wprowadza się następujące zmiany. Wysokość pomocy finansowej, o której mowa w paragrafie 1, ustala się w kwocie 573 339,93 groszy. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję Panie Przewodniczący i Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania? Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę, zatem zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta tylko większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia w budżecie powiatu tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wykazają z upływem roku budżetowego 2017 do dotyczącego ulicy Mostowej. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 na kwotę 2 442 920 zł. I jest to rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E Tomaszowi Mazowieckim, ulica Mostowa. Plan finansowy wydatków określony w tym paragrafie w podziale na dział i rozdział stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 upływa 30 czerwca 2018 roku. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu Tomaszowi Mazowieckim i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podania do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w starostwie powiatowym Tomaszowi. Dziękuję bardzo. Proszę o stanowisko przewodniczącego Komisji Bezpiecznego Transportu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. I przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy Państwo radni mają pytania? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem niniejszego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia w budżecie powiatu tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Dotyczy zadania przebudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rpiśny Łazówek etap pierwszy. Poprosimy. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 na kwotę 185 544,04 zł z przeznaczeniem na zadanie przebudowa drogi powiatowej 4318 Kolonia Rokiciny Łaznówek etap pierwszy. Plan finansowy wydatków określony w paragrafie 1 w podziale na dział rozdział stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Ostateczny termin dokonania tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, upływa 30 czerwca 2018 roku. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu Tomaszowie Mazowieckim i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podania do publicznej wiadomości. Dziękuję Panie Dyrektorze. Proszę o opinię Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy Państwo radni mają pytania? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia w budżecie powiatu tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z
ZUP-u w roku budżetowego 2017 dotyczy zadania zakupu karetki transportowej. Dlaczego wróć, myślę, że muszę przyjść na projekt uchwały. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący. Przedkładam projekt uchwały w sprawie ustalenia budżetu powiatu tomaszowskiego w każdym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Tu następuje podstawa prawna. Dobrze. Paragraf pierwszy. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 na kwotę 192 tysiące złotych z przeznaczeniem na następujące zadanie inwestycyjne. Zakup karetki transportowej dla Tomaszewskiego Centrum Zdrowia spółka ZOW Tomaszew Mazowiecki. Paragraf drugi. Plan finansowy jest w paragrafie pierwszym. Znajduje się w załączniku do projektu uchwały. Paragraf trzeci. Ostatni termin dokonania wydatków określa się do 30 czerwca 2018 roku. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostaje do publicznej wiadomości przez jej wywieszenie na tablicy obłożnej starostwa powiatowego. Dziękuję bardzo. Proszę o stanowisko przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem. Czy Państwo mają pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem dzisiejszego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i na dłużej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały Rady Powiatu Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2017. Poproszę panią skarbnik o zabranie głosu. Jeszcze nie. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 97 265 zł i 56 189 zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów bieżących powiatu. Następnie zgodnie z decyzją wojewody łódzkiego wprowadza się kwotę 5830 zł na dofinansowanie działalności bieżącej domu pomocy społecznej, a także 36500 zł z tytułu wyższych wpływów z odpłatności za pobyt w DPS-ie lub NGO oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń za osoby zatrudniane w ramach pracy DPS-u. Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła także refundacja w wysokości 2511 zł na zakup sprzętu dla obrony cywilnej. W placówkach oświatowych dokonuje się zmian w dochodach z tytułu wynajmu pomieszczeń, wkład za duplikację świadectw i odpłatności za obiady w stołówce szkoły. Natomiast w budżecie zarządu dróg powiatowych dokonuje się zmian w dochodach bieżących dostosowując do przewidywanego wykonania, a w dochodach majątkowych zdejmuje się pomoc finansową w wysokości 34 741 zł z gminy miasto Tomaszów Mazowiecki zgodnie z podpisaną umową na zadanie rozbudowa drogi powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim ulica Mostowa oraz zdejmuje się kwotę 637 500 pomoc finansową od gminy Rokiciny na dofinansowanie zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej Kolonia Rokiciny Łazmówek etap pierwszy. Natomiast w wydatkach bieżących wprowadza się środki na uzupełnienie potrzeb do końca roku budżetowego dla zarządu dróg powiatowych, dla domów pomocy społecznej i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych zdejmuje się oszczędności w wysokości 64 924 złote, które były zabezpieczone na ewentualne potrzeby remontowe oraz analizy i ekspertyzy w starostwie i jednostkach organizacyjnych. Po stronie wydatków majątkowych w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych wprowadza się nowe zadanie pod nazwą zakup płyty dynamicznej w kwocie 18 900 zł niezbędnej do badań podłoża gruntowego dróg. Zwiększa się zadanie przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 7300 zł przeznaczone na pokrycie kosztów robót dodatkowych, a także zdejmuje się
96 234 zł w zadaniach inwestycyjnych w związku z zakończeniem realizacji inwestycji. Wprowadza się także do budżetu kwotę 301 600 zł. Są to środki na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą rozbudowa skrzyżowania ulicy Świętego Antoniego, Mazowieckiej i Generała Sikorskiego oraz skrzyżowania ulicy Mazowieckiej i Strzelskiej Tomaszowej Mazowieckiej na Rondla wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej. Zadanie planowanych do realizacji pracowników oświatowych przejmuje się kwotę 239 770 zł w związku z planowanym poniesieniem wydatków w 2018 roku, a w zadaniu zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Współpracy o Tomaszowie Mazowieckiej zwiększa się wydatki o 4384 zł w związku z naliczoną wykonawcą karą w związku z opóźnieniem realizacji dostawy. Odnoszę Państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu Tomaszowie Mazowieckiej z 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2017 pominę podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę ogółem 218 228 zł zgodnie z tabelą nr 1. Paragraf drugi. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę ogółem 845 782 zł zgodnie z tabelą nr 1. Paragraf trzeci. Ustala się dochody ogółem budżetu powiatu na rok 2017 w wysokości 114 394 933,80 zł zgodnie z tabelą nr 1. Pierwsze dochody bieżące w kwocie 106 889 131,80 zł ma dochody majątkowe w kwocie 7 505 792 zł. Paragraf czwarty. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu powiatu o kwotę 496 101 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf piąty. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu powiatu o kwotę 568 486 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf szósty. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 138 917 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf szósty. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 211 482 zł zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 357 184 zł zgodnie z tabelą nr 4. Paragraf 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 357 104 zł zgodnie z tabelą nr 4. Paragraf 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu powiatu na rok 2017 w wysokości 120 012 620 zł 80 zł. Zgodnie z tabelą nr 2, w tym pierwsze wydatki bieżące w kwocie 103 311 942,80 zł. Zgodnie z tabelą nr 2, dwa wydatki majątkowe w kwocie 16 700 678 zł. Zgodnie z tabelą nr 2 i nr 4. Paragraf 17. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 5 617 687 zł. Który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok. Paragraf 12. Pozostało kwotę wolnych środków w wysokości 1 327 637 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Paragraf 13. Stara się przychody budżetu powiatu w kwocie 10 645 324 zł zgodnie z tabelą nr 10. Paragraf 14. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie 5 132 934 zł. Paragraf 15. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 3 700 000 zł. Paragraf 16. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 118 000 bo zmiana rezerwa będzie wynosiła 185 104 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 17. Dokonuje się zmian załącznik nr 5 w zestawieniu planowanych konsultacji na inwestycje i środków inwestycyjne na rok 2017. Paragraf 18. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Tomaszowi Mazowieckiemu. Paragraf 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez uwierzenie i nadzorów do ogłoszeń w starostwie powiatowym i opublikowanie w dzienniku urzędowym województwa. Dziękuję bardzo. Proszę o stanowisko, opinię dotyczącą projektu uchwały przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Przewodniczącego Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo i przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy Państwo radni mają pytania do projektu? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radni jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Tomaszowo-Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2017-2038. Prosimy, panie skarbniku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zmiany załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2038 polegają na dostosowaniu tych wartości wieloletniej prognozy finansowej w budżecie powiatu. Natomiast do wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2017-2038 wprowadza się następujące zmiany. W przedsięwzięciu inwestycyjnym przebudowa ulicy Sługowej w Tomaszowie Mazowieckim droga powiatowa 43-44L zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4300 zł do kwoty 853 700 zł. W przedsięwzięciu leasing operacyjny samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim zwiększa się w roku 2017 wydatki o 121 zł i zmniejsza w 2018 o 81 zł. W przedsięwzięciu inwestycyjnym termomodernizacja filii DPS-u nr 1 przy ulicy Barbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim zmiany polegają na aktualizacji kwot do wykonanych już wydatków w 2016 roku. Łączne nakłady w latach 2016-2017 wyniosły 2 403 082 zł. Kolejna zmiana dotyczy przedsięwzięcia modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, a polega na przesunięciu wydatków w kwocie 9225 zł z roku 2017 do realizacji na rok 2018. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pod nazwą adaptacja i przebudowa pomieszczeń budynku szkoły podstawowej przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim w łącznych nakładach w latach 2017-2018 w wysokości 690 590 zł, z tego w bieżącym roku kwota 40 590 na opracowanie dokumentacji, a w roku 2018 kwota 650 000. I ostatnia zmiana w wykazie przedsięwzięć to adaptacja budynku magazynu na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim. A zmiana ta polega na zmniejszeniu wydatków majątkowych w roku 2017 o 80 tysięcy zł. W ramach zadania zostanie zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2018 roku na to zadanie została zaplanowana kwota w wysokości 1 250 000 zł. Odczytam teraz Państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2017-2038 powinna podstawy prawną, paragraf pierwszy, dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2017-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2 dokonuje się zmian w czasie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3 dokonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń starostwie powiatowym. Dziękujemy Pani Skarbnik. Poproszę o stanowisko Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy Państwo radni mają pytania do projektu? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką w wydjęciu uchwały Rady Powiatu Tomaszowej Mazowieckiej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2018-2038. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej sporządza się zgodnie z artykułem 26 ustawy o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu tomaszowskiego na lata 2018-2038 została opracowana na okres na jej przyjętą w wykazie przedsięwzięć stanowiącym na poziomie numer 2 limity wydatków. Natomiast prognoza kwoty limitu obejmuje okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć do wykorzystania. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Regionalna Izba zaopiniowała projekt pozytywnie. Przedstawiona Państwu wieloletnia prognoza finansowa określa prognozowane do 2038 roku dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu oraz zobowiązania przejęte pod likwidowanym szpitalu rejonowym SPSO z Tomaszowej Mazowieckiej. Określa dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe, wynik budżetu, a także przeznaczenie nadwyżki jako sposób sfinansowania tych budżetów. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia kwotę długu, w tym relacje, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania składek tego funduszu. Ponadto zgodnie z wymogami ustawy zostały wyszczególnione wydatki ujętych w prognozie finansowej kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, to jest zarządu powiatu i rady powiatu. Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa obejmuje swym zakresem czasowym lata 2018-2038. Natomiast do wyliczenia wskaźnika wynikającego z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały wartości obejmujące wykonanie 2015 i 2016 roku, a także dla trzeciego kwartału i przewidywane wykonanie roku 2017. Natomiast wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy obejmuje okres od 2018 roku do 2020 roku. Uwzględniając zapisy artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, przedłożony Państwu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zapisy przedmiotowego artykułu ustawy we wszystkich latach objętych prognozą. Dlatego też wydatki bieżące planuje się na poziomie niższym od prognozowanych dochodów bieżących. Większość sprognozowanych w 2018 roku wydatków majątkowych wynika już z rozpoczętych zadań inwestycyjnych umieszczonych w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy. Określa wieloletnia prognoza również w tym załączniku limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Prognozowane dochody i wydatki dają możliwość zaplanowania przychodów zwrotnych na takim poziomie, że planowane rozchody z tytułu wpłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek będą kształtowały się na poziomie dopuszczalnego ustawowo wskaźnika, to jest do wysokości wskaźnika indywidualnego ustalonego w oparciu o artykuł 243 o finansach publicznych. W 2018 roku planuje się zwiększenie zadłużenia powiatu do kwoty 56 211 714 zł. Natomiast proszę Państwa, przed chwilą przyjęliście Państwo zmiany do budżetu 2017 roku, w którym przedstawiłam Państwu zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu do wysokości 3 700 000 zł. Nie tak jak było wcześniej 7 900 000, prawda? Więc automatycznie w następnym miesiącu, jeżeli Państwo przyjmiecie ten budżet dzisiaj, poprawimy wieloletnią prognozę finansową i zadłużenie powiatu spadnie do wysokości 50.
2 miliony 7 197 zł. Odczytam teraz Państwu projekt uchwały Rady Powiatu wraz z autopoprawką. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2018-2038 pominę podstawę prawną. Rada Powiatu postanowi. Paragraf pierwszy. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową powiatu tomaszowskiego na lata 2018-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Upoważnić zarząd powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt drugi. Upoważnić zarząd powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt trzeci. Upoważnić zarząd powiatu do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w paragrafie trzecim, ustęp pierwszy i drugi uchwały. Paragraf czwarty. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała 28/242/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2017-2038 z późniejszymi zmianami. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, przedmiotowa projekt uchwały poddany opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy Państwo sobie życzą, żebym odczytywał wraz z uzasadnieniem, czy tylko ograniczyć się do sentencji tej opinii? Dobrze. Zatem uchwała nr 5, łamane przez 298/2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Łodzi z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej powiatu tomaszowskiego, następuje podstawa prawna, skład orzekający RIO w Łodzi, Tomasz Karwicki przewodniczący, Roman Brezdowski członek i Krzysztof Kozik członek. Uchwala co następuje. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2018-2038 z zastrzeżeniem zawartym w uzasadnieniu. Oczywiście te opinie są, gdyby Państwo się chcieli szczegółowo z nimi zapoznać, pewnie na podczas komisji Państwo mieli taką możliwość. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawienie stanowisk i opinii stałej komisji rady. Poproszę przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Komisja wyraziła pozytywną opinię co do projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Rolnictwa, rozumiem, wiceprzewodniczący, tak? To prośba, ale sam przewodniczący. Proszę bardzo. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. I przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy Państwo radni mają jakieś pytania do projektu? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zatem stwierdzam, że głosowanie brało udział 23 radnych, 22 głosowało dwóch, a przepraszam, jedna osoba wyszła. 22 radnych, jedna osoba wstrzymała się, zatem uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 13. Rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką o podjęciu uchwały Rady Powiatu Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na 2018 rok. Proszę bardzo, Pani Skarbnik, do przedstawienia projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zarząd Powiatu w ustawowym terminie przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej
budżetu na 2018 rok. Regionalna liczba, jak Państwo słyszeliście, pozytywnie zaopiniowała projekt. Budżet powiatu na 2018 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, a w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu oraz ustawę o finansach publicznych, a także uchwałę Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Dochody budżetu powiatu na 2018 rok założono w wysokości 121 497 256 zł. Natomiast wydatki w wysokości 131 603 628 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu wynosi zatem 10 106 372 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Przychody budżetu powiatu na 2018 rok ustala się w wysokości 13 168 668 zł na składy wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu. Największy udział w dochodach powiatu na 2018 rok to jest 34,8% stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa, która wynosi 42 284 971 zł. Kolejną pozycję zajmuje udział powiatu w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Wysokość zaplanowanego udziału to 24 841 240 zł. Stanowi 20,44% dochodów planowanych. Znaczącą pozycję w dochodach i trzecią co do wielkości zajmują dochody własne. Planowane są w wysokości 19 294 702 zł. Udział tych dochodów wynosi 15,88%. Składają się na nie w szczególności dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, dochody z majątku powiatu, dochody z opłat komunikacyjnych, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. W budżecie 2018 roku zaplanowane są również wpływy z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 13 621 099 zł. I stanowią one 11,21% planowanych dochodów. Zadania inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 32 276 577 zł. Wydatki inwestycyjne pokryte zostaną z dochodów majątkowych w postaci dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 3 430 633 zł, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12 234 730 zł, środkami z tytułu dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3 347 960 zł, z tytułu dotacji Państwowego Funduszu Celowego w wysokości 350 000 zł, dotacji celowej z zakresu administracji rządowej w wysokości 262 tysiące zł i własnymi środkami w wysokości 12 651 254 zł. Budżet powiatu na 2018 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla pierwszego roku wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2018-2038. Odczytam teraz Państwu projekt uchwały Rady Powiatu wraz z autopoprawką. Uchwała Rady Powiatu Tomaszowie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu tomaszowskiego na rok 2018 uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się budżet powiatu tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2018. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2018 w wysokości 121 497 256 zł zgodnie z tabelą numer 1. Pierwszy. Dochody
Łącznie tam ten kwocie 101 870 186 zł zgodnie z tabelą nr 1. Dwa dochody majątkowe w kwocie 19 627 070 zł zgodnie z tabelą nr 1. Punkt drugi. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2018 w wysokości 131 603 628 zł zgodnie z tabelą nr 2. Pierwsze. Wydatki bieżące w kwocie 99 327 051 zł zgodnie z tabelą nr 2. W tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w artykule 3, ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą nr 3. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 32 276 577 zł zgodnie z tabelą nr 4. W tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w artykule 5 punkt 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą nr 5. Paragraf 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 10 106 372 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Paragraf 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 13 168 668 zł zgodnie z tabelą nr 10. Paragraf 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 3 062 296 zł zgodnie z tabelą nr 11. Paragraf 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20 170 779 zł, w tym dla pierwsze pokrycie przejściowego deficytu 2 014 167 zł, dwa sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami 18 156 612 zł. Paragraf 7. Upoważnia się zarząd powiatu do pierwsze zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2 000 000 zł. Dwa zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 13 168 668 zł. Trzy dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na a. dokonywaniu przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących, b. w zakresie wydatków majątkowych, przenoszeniu wydatków między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Punkt czwarty. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Punkt piąty. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją. Pierwsze. Zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 6 i nr 7. Dwa. Zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organizacjami, z organami administracji rządowej zgodnie z tabelami nr 8 i nr 9. Paragraf 9. Ustala się dotacje z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 11. Ustala się w budżecie powiatu w dziale 758 rozdział 758-18 rezerwy w ogólnej kwocie 883 tysiące zł, w tym pierwsze rezerwa ogólna w wysokości 310 tysięcy zł. Dwa. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 400 tysięcy zł. Trzy. Rezerwa celowa w wysokości 173 tysiące zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 12. Ustala się wpłaty na fundusz wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 13. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2018 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom
Paragraf 14. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu Tomaszowi Mazowieckim. Paragraf 15. Uchwała powinna być 1 stycznia 2018 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wniesienie jej na bazie ogłoszeń starostów powiatowych i opublikowanie w dzienniku urzędowym do instytucji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o stanowisko Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję bardzo. Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Z tym oczywiście, z tymi wnioskami, które wypracowała na swojej komisji. Później zostały one przyjęte na komisji budżetowej i w ten sposób zostały skierowane do zarządu powiatu. Nie wiem, czy to wzorem lat ubiegłych będzie można odczytać te wnioski komisji. Panie Przewodniczący, jak to? Ja będę wszystko. Będzie przewodniczący komisji budżetu, jeżeli pan przewodniczący sobie życzy, może odczytać. Swoich komisji. Będą, tak, tak. Poszczególnych komisji nominatów. Czy szkoda, żeśmy dwa razy czytali to samo. To Mirek, pominiesz tą jedną edukację, bo tutaj powiem. Bardzo proszę. Proszę. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017 roku rozpatrywała projekt powiatu w działach oświata i wychowanie, edukacja, opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2018-2038. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2018 rok, wnioskując: zadanie przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Czerniewice, przeznaczyć kwotę 220 tysięcy złotych na remont sanitariatu w drugim liceum ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim. Zadania przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Czerniewice, przeznaczyć kwotę 100 tysięcy złotych do działu kultura fizyczna na dotacje dla podmiotów niepublicznych na rozwój kultury fizycznej w powiecie. Zabezpieczyć kwotę 150 zł na budowę zatoki parkingowej i remont 150 tysięcy, przepraszam, na budowę zatoki parkingowej i remont chodnika na ulicy Wiejskiej od ulicy Technicznej do końca posesji Szkoły Podstawowej nr 12. Środki na to zadanie w wysokości 100 tysięcy złotych przeznaczyć z rezerwy ogólnej i kwotę 50 tysięcy złotych przeznaczyć zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Czerniewice. Takie są wnioski Komisji Edukacji. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. I Przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego przedstawienie. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Natomiast tutaj w Panie Przewodniczący, to jeszcze chwilę te wnioski. Dobrze. Pozwólcie Państwo, że przedstawię podobnie przy WPF-ie opinię PRIO dotyczącą pierwszą w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu powiatowego. Skład orzekający taki jak poprzednio, uchwala się co następuje, opiniuje się pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej deficytu budżetu powiatu tomaszowskiego na rok 2018 z zastrzeżeniem zawartym w uzasadnieniu. Jeśli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu powiatu tomaszowskiego, została prawna składka, jak poprzednio, uchwala się co następuje, opiniuje się pozytywnie projekt uchwały budżetowej powiatu tomaszowskiego na 2018 rok z zastrzeżeniem zawartym w uchwale. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, oddaję głos. Proszę o przedstawienie stanowisk tutaj, które zostały zgłoszone zarządowo. Więc ja najpierw odczytam tutaj. Zarząd powiatu, skierowane pismo jest dobre oczywiście. Zarząd powiatu po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi przez Komisję Budżetu i Planowania Gospodarczego oraz podobnym i wnikliwym przeanalizowaniu projektu budżetu na rok 2018 i wieloletniej prognozy finansowej lata 2018-2038 uprzejmie informuję, iż wszystkie wnioski zgłoszone przez Komisję Budżetu zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu.
Do budżetu powiatu na rok 2018 z autopoprawką wprowadza się następujące zadania. Przebudowa drogi powiatowej nr 4335 w Tomaszowie Mazowieckim, ulica Dzieci Polskie. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339 w Tomaszowie Mazowieckim, ulica Legionów na odcinku od ulicy Piłsudskiego do Dąbrowskiej. Instalacja wody zimnej i ciepłej, czyli wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku drugim liceum ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim. W trakcie roku budżetowego 2018 mogą pojawić się oszczędności po przetargach w realizowanych zadaniach inwestycyjnych zapisanych w projekcie budżetu. Projekt budżetu na 2018 rok zawiera w większości zadania, które mogą być realizowane przez powiat, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W razie braku dofinansowania ze środków unijnych bądź z budżetu krajowego, zarząd będzie mógł dokonywać korekty w budżecie zabezpieczony udział własny powiatu, może przeznaczyć na realizację pozostałych wniosków zgłoszonych przez Komisję Budżetu i Planowania Gospodarczego Rady Powiatu. Podpisano z poważaniem starosta powiatu tomaszowskiego, pan Mirosław Kupiński. I teraz przeczytam po prostu poszczególne komisje. Komisja Bezpieczeństwa i Transportu Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 27.11 rozpatrywała projekt budżetu powiatu na 2018 rok w działach transport i łączność. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszewskiego na lata 2018-2038. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetu powiatu na rok 2018. Tutaj nie było jakichś wniosków dodatkowych, nie widzę. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 27.11 rozpatrywała projekty budżetu powiatu na rok 2018 w działach ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszewskiego na lata 2018-2038. Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekt budżetu powiatu na 2018 rok, wnioskując: w przypadku niezrealizowania zadania pod nazwą rozbudowa skrzyżowania ulicy Świętego Antoniego Mazowieckiej i Generała Sikorskiego oraz skrzyżowania ulic Mazowieckiej, Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej przeznaczyć środki na wykonanie w 2018 roku kanalizacji deszczowej wraz ze zlewniami na ulicy Popiełuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Kolejny wniosek. W przypadku niezrealizowania zadania, podobnie jak wyżej przeczytałem, przeznaczyć środki na remont chodników wraz z nakładką na ulicy Dzieci Polskich od ulicy Warszawskiej do ronda na ulicy Milenijnej w Tomaszowie Mazowieckim. I to by były... Ach, jeszcze tutaj mam jeden wniosek. Również w przypadku niezrealizowania zadania rozbudowa skrzyżowania ulicy Świętego Antoniego Mazowieckiej Generała Sikorskiego oraz skrzyżowania ulicy Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ulicy Mazowieckiej przeznaczyć środki na remont sali gimnastycznej w drugim liceum ogólnokształcącym w Tomaszowie. Tyle jeśli chodzi o Komisję Zdrowia. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu rozpatrywała projekt na rok 2018 w działach rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu oraz pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2018 rok, wnioskując. Ponownie pojawia się to samo, czyli o te ronda. W przypadku niezrealizowania zadania pod nazwą rozbudowa skrzyżowania Świętego Antoniego, Generała Sikorskiego oraz skrzyżowania Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie przeznaczyć środki w wysokości 50 000 zł na projekt na budowę ronda skrzyżowania ulicy Zawadzka i Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim. I kultura, edukacja i kultura została odczytana przed chwilą, także byłoby to. Teraz Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego Rady Powiatu w dniu 5 grudnia bieżącego roku po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd Powiatu projektem budżetu powiatu na rok 2018 wraz z wypracowanymi wnioskami przez Komisję Rady Powiatu, wnioski w załączeniu, postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Rady Powiatu, projekt budżetu powiatu na rok 2018. Jednocześnie komisja kieruje do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu następujące wnioski. W przypadku, i ponownie pojawia się ta sama sytuacja jak z rondami, w przypadku niezrealizowania zadania, już nie będę czytał, przeznaczyć środki w wysokości 880 000 zł na wykonanie w 2018 roku kanalizacji deszczowej wraz ze zlewniami na ulicy Popiełuszki w Tomaszowie Mazowieckim,
przypadku niezrealizowania zadania, o którym wcześniej wspominałem, przeznaczyć środki w wysokości 380 tysięcy zł na remont brakującej części chodników wraz z nakładką na ulicy Dzieci Polskich od ulicy Warszawskiej do ulicy Doronda na ulicy Milenijnej w Tomaszowie. Kolejne w przypadku niezrealizowania wymienionego wcześniej zadania przeznaczyć 50 tysięcy zł na projekt na budowę ronda skrzyżowania ulic Zawadzka Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckiej i w przypadku niezrealizowania podobnie tego zadania przeznaczyć środki w wysokości 880 tysięcy zł na budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Legionów w Tomaszowie Mazowieckim. Następnie w przypadku niezrealizowania tego zadania przeznaczyć kwotę 80 tysięcy zł na remont sali gimnastycznej w drugim liceum ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim. Z zadania przebudowa drogi powiatowej 4304F w miejscowości Czerniewice przeznaczyć kwotę 220 tysięcy na remont sanitariatów w drugim liceum ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim. Z zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 4304 w miejscowości Czerniewice przeznaczyć kwotę 100 tysięcy zł do działu kultura fizyczna na dotacje dla podmiotów niepublicznych na rozwój kultury fizycznej w powiecie. Zabezpieczyć kwotę 150 tysięcy zł na budowę zatoki parkingowej i remont chodnika na ulicy Wiejskiej od ulicy Technicznej do końca posesji Szkoły Podstawowej nr 12. Środki na to zadanie w wysokości 100 tysięcy zł przeznaczyć z rezerwy ogólnej. Kwotę 50 tysięcy zł przeznaczyć z zadania przebudowa drogi powiatowej 4304E w miejscowości Czerniewice. Z rezerwy ogólnej przeznaczyć kwotę 10 tysięcy zł na zakup lub wydzierżawienie urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Rady Powiatu. I z rezerwy ogólnej przeznaczyć kwotę 10 tysięcy zł na funkcjonowanie szkoły rodzenia. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2018-2038, podpisano Mirosław Anysiak, przewodniczący budżetu i planowania gospodarczego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.